Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest jedna z najmniejszych pielęgnic, Biotoecus opercularis. To jest jedna z najbardziej eleganckich i niezwykle pięknie ubarwionych pielęgnic z niewielkimi rozmiarami. Na początku chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Biotoecus opercularis pochodzi z Ameryki Południowej. Zamieszkują do rzeczy Amazonki, Orinoco, Rio Negro, Brazylii i Wenezueli. Preferują płytkie i wolno płynące odcinki rzek z gęstą roślinnością, korzeniami, zatopionymi gałęziami, z piaszczystym dnem, pokrytym grubą warstwą opadłych liści, uwalniających dużą ilość garbników i kwasów humusowych, w związku z czym woda ma brązowy kolor. Pomimo niewielkich rozmiarów są rybkami terytorialnymi, podobno jak i większość pielęgnic. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Po raz pierwszy gatunek opisał Stein Dachner w 1875 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem, ponieważ chociaż są bardzo łagodne i atrakcyjnie ubarwione, ale bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia i wahania parametrów wody. Wysoka jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu ryby. Należą do rodziny pielęgnicowatych, więc mogą być trzymane w parach lub w większej grupie z ukrotną przewagą samic, pod warunkiem dostatecznej przestrzeni dla samców zajmujących małe terytoria. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc w akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 40 litrów. Dorastają do 4-5 cm, płodność osiągają w wieku 9-10 miesięcy, żyją do 8-9 lat. Mają szarawe, wydłużone, smukłe, z opalizującym różowo-fioletowym połyskiem ciało. Głowa spiczasta. Płetwy grzbietowa i odbutowa wydłużone. Pierwsze 7-8 promieni płetwy grzbietowej i 2 promienie płetwy odbytowej kulczaste. Pierwsze 2 promienie płetwy grzbietowej zazwyczaj czarne. Płetwy brzuszne są pomarańczowe, wydłużone i sięgają płetwy odbytowej. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są większe, płetwy grzbietowa i odbytowa wydłużone, płetwa grzbietowa zielonymi plamkami i obrzeżona na czerwono, a wzdłuż linii bocznej są 2 jasno-zielone plamki. Samiczki natomiast są mniejsze, smuglejsze, płetwy przezroczyste zielonymi plamkami. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, z korzeniami i kryjówkami, z piaszczystym podłożem. Akwarium powinien być obficie obsadzone roślinami. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, gałęzie, groty, rurki PCV. Tylna i boczna części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast przednia część bez roślin, żeby rybki mieli wolną przestrzeń do pływania. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 30%. Parametry wody są ważne i muszą być stabilne. Optymalne parametry wody. Temperatura 25-28, pH od 5,5 do 6,5, GH od 2 do 15. W naturalnym środowisku odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem. Karmić rybek można żywą, bardzo drobną ochotką, drobnym rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Przy karmieniu rybek warto pamiętać, że otwór gębowy jest mały,
więc podawany pokarm również musi być drobny. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z dowolnymi, łagodnymi rybkami o podobnej wielkości. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi i większymi rybkami, pelonkami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie Beotoecus operculalis jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 50 litrów. Do zbiornika wkładamy groty lub ceramiczne doniczki i wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Do zbiornika tarliskowego przenosimy jednego samca i 2-3 samiczki. Samiczki wybierają sobie kryjówkę, w którym odkładają ikrę. Wylew następuje po 3-5 dniach w zależności od temperatury. Pokarm startowy to pierwotniak pantofela. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na karmienie Artemia. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.